sky. Drink some margaritas, by me a blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas, by me a blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Friend.
be saving water. If I was in LA, California dreaming, I'm such a winter stay. All the leaves are all I
Horyzont Europa to prawdopodobnie największy program wspierający badania i rozwój na świecie. Można się zatem pokusić o stwierdzenie, że złota era dla polskich badań i rozwoju jest na wyciągnięcie dłoni pod warunkiem, że doskonale rozumiemy najważniejsze zmienne wpływające na sukcesy i porażki tej wyjątkowo delikatnej, wielowątkowej i skomplikowanej materii. Odwieczna bariera świata R&D, to znaczy brak wystarczających funduszy do realizacji śmiałych, innowacyjnych pomysłów może przestać być wiarygodnym argumentem, a czasem również wymówką. Właśnie o tym, jakie zmienne będą zwiększały prawdopodobieństwo błyskotliwych sukcesów polskiego sektora badawczo-rozwojowego, a jakie będą to prawdopodobieństwo obniżać, dławić, ograniczać, jest Innowatorium Łukasiewicza. Dzień dobry Państwu, nazywam się Łukasz Cioch. Witam Państwa bardzo serdecznie na sesji generalnej Innowatorium Łukasiewicza. To ogromny zaszczyt i wielka przyjemność być tutaj dzisiaj z Państwem. Dzień dobry raz jeszcze. Już teraz proszę pozwolić, że zaproszę Państwa do obejrzenia krótkiego filmu podsumowującego 3 lata działalności sieci badawczej Łukasiewicz. Sieć badawcza Łukasiewicz to młoda organizacja, która działa od 2019 roku. Od początku mieliśmy jedno zadanie – zbudować prosty, szybki i skuteczny system, który połączy przedsiębiorców z naukowcami rozproszonymi w jednostkach badawczych. Tak powstał system wyzwań Łukasiewicza. Firma zgłasza swój problem technologiczny i w ciągu 15 dni dostaje od nas bezpłatną propozycję jego rozwiązania wraz z zespołem, budżetem i harmonogramem prac. W ten sposób w ciągu niespełna 3 lat obsłużyliśmy 1500 wyzwań rzuconych przez 650 firm. Strategicznym celem Łukasiewicza jest bycie liderem projektów R&D. To dzięki nim powstają technologie wspierające rozwój polskich przedsiębiorców. By to osiągnąć, wprowadziliśmy konieczne zmiany. Podnieśliśmy standardy obsługi klienta, zarządzania projektami i procesami HR, a także połączyliśmy wybrane instytuty w multidyscyplinarne jednostki gotowe do bycia liderami w projektach finansowanych z horyzontu Europa. Pomimo 2 lat pandemii udało nam się zwiększyć przychody z projektów badawczo-rozwojowych, komercjalizacji i komercji, przy czym wzrost przychodów z R&D to aż 17%. Przy tak dynamicznym wzroście liczby partnerów i wyzwań, które obsługujemy, w ciągu najbliższych 2 lat będziemy potrzebować 2000 nowych pracowników. Dlatego inwestujemy w tworzenie miejsc pracy, które przyciągną najlepszych naukowców. Dziś Łukasiewicz to 26 instytutów i blisko 7 tysięcy pracowników, w tym 4,5 tysiąca naukowców i inżynierów gotowych na to, by robić biznes z biznesem. Czekamy na wyzwanie od Ciebie.
650 firm, 1500 wyzwań, perspektywa 2000 nowych miejsc pracy. Szanowni Państwo, ta zaledwie minutowa opowieść nieuchronnie prowadzi do wniosku, że podczas gdy dla jednych okres pandemii był czasem zastoju, odkładania, zawieszania w czasie, dla innych był to czas szczególnie wytężonej pracy, ciągłych eksperymentów, poszukiwań z myślą o doskonaleniu, optymalizacji, wreszcie przeprojektowywaniu od podstaw istniejących procedur i procesów. Szanowni Państwo, wielu wspaniałych gości odpowiedziało dziś na nasze zaproszenie. Nie sposób wymienić ich wszystkich. Przywitajmy przynajmniej część. Zatem są dziś z nami profesor Marta Kosior-Kasberuk, rektor Politechniki Białostockiej. Powitajmy ją brawami. Profesor Adam Woźniak, prorektor Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Profesor Lucyna Woźniak, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry. Profesor Michał Wieczorowski, prorektor Politechniki Poznańskiej. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pani Edyta Dęby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP. Dzień dobry. Pan Remigiusz Kopoczek, dyrektor NCBR. Pan Hubert Nowak, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dzień dobry. Pan Adam Ogrodnik, wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego. Pan Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar. Drodzy Państwo, jest dziś z nami ponad 50 prezesów i członków zarządów topowych polskich spółek. Wymieńmy choć kilku. Jest z nami pan Jacek Michalak, prezes Selena. Pan Filip Granek, prezes XT.pl. Pan Grzegorz Kądzielawski, prezes grupy wiceprezes Grupy Azoty. Pan Jacek Michalak, wiceprezes firmy Atlas. Pan Federico Marcucci, prezes Jenox Akumulatory. Pan Adam Bugajczuk, wiceprezes KGHM Polska Miedź. Pan Jacek Konop, wiceprezes PESA Bydgoszcz. Pan Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej. Pan Krzysztof Laskowski, prezes firmy Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych. Bardzo Państwu dziękujemy za te szczodre brawa. Ponadto w randze dyrektorów reprezentowanych jest ponad 150 firm. Ogromnie się cieszymy, że są dziś Państwo z nami w tym jakże wyjątkowym dniu. We would also like to welcome our international partners representing top R&D centers around the world. Thank you for joining us on this very special occasion. Roland Steven, Executive Director, Center for Innovation Policy and Strategy, was with us here 3 years ago when we launched the Łukasiewicz Research Network. Let's welcome our international partners with applause. Drodzy Państwo, po pomyślnym przejściu wszystkich uzgodnień, potwierdzeń i przygotowań tuż przed północą dowiedzieliśmy się, że z uwagi na ważne przełożone na dzisiaj głosowania, istotne myślę również dla naszego sektora, premier Mateusz Morawiecki oraz jedna z pomysłodawczyń sieci badawczej Łukasiewicz, pani Jadwiga Emilewicz, mimo najszczerszych chęci nie będą mogli uczestniczyć w tym jakże ważnym dla polskich badań i rozwoju wydarzeniu. Otrzymaliśmy jednak list od prezesa Rady Ministrów. Proszę pozwolić, że w tym momencie go odczytam. Szanowni Państwo, innowacje to tlen dla rozwoju. Słowa te są tak samo prawdziwe dziś, jak były w czasach Ignacego Łukasiewicza. Ten wybitny odkrywca i wynalazca, pionier przemysłu naftowego, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej i światowej nauki, jest dziś nadal nieodkrytym skarbem. Dlatego tak bardzo cieszę się, że jego nazwisko patronuje sieci badawczej, która obchodzi swoje trzecie urodziny.
Sieć badawcza Łukasiewicz to zwiastun zmian w polskiej gospodarce, jakie muszą nadejść, jeśli chcemy utrzymać się w globalnym peletonie rozwoju. Wykorzystanie potencjału nauki w przedsięwzięciach biznesowych to nie eksces, ale norma już niemal w każdej branży. Budowanie mostów między światem nauki i gospodarką to klucz do sukcesu zarówno na poziomie lokalnym, jak i światowym. Tym większa jest potrzeba rozwijania działalności generatorów innowacji, takich jak sieć badawcza Łukasiewicz. Świat, gospodarka i społeczeństwa zmieniają się na naszych oczach. Najbogatszy człowiek na świecie podaje datę lądowania na Marsie, a za naszymi granicami wojna. Czy to fatum, z którego nie będziemy w stanie się wyrwać? Odpowiedź brzmi: jeśli nie przełamiemy barier rozwojowych, z którymi się mierzymy, to fatum będzie do nas powracać nieustannie. Siła naszej gospodarki, której miarą jest dziś innowacyjność, to warunek konieczny do budowy stabilnej, bezpiecznej przyszłości. Mamy tysiące utalentowanych naukowców. Nie różnimy się w tym od żadnej innej nacji. Co więcej, akurat historia wyryła w nas gen innowacyjności, ale talent bez odpowiedniej pracy i inwestycji nie znaczy nic. Przed nami trudna droga przejścia od gospodarki opartej o tanią pracę do gospodarki opartej o wiedzę. Sieć badawcza Łukasiewicz toruje ścieżki na tym wymagającym terenie, dając szansę na rozwój Polsce, ale przede wszystkim utalentowanym naukowcom i przedsiębiorcom, którzy swoimi marzeniami sięgają chmur. Szanowni Państwo, jestem pełen uznania dla Państwa działalności. Dziękuję wszystkim, którzy współtworzą sukces sieci. Z satysfakcją przekazuję także gratulacje laureatowi Nagrody Ignac, którą dziś uhonorujecie Państwo najbardziej innowacyjną firmę roku. A że tegoroczna edycja nagrody ma wymiar szczególny, bo odbywa się w roku Ignacego Łukasiewicza, jej laureatowi i nam wszystkim życzę, by podobnie jak w przypadku patrona sieci, Państwa ciężka praca i realistyczna pragmatyka pozwalały osiągnąć dalekosiężne, wzniosłe cele. By dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom nasz kraj śmiało kroczył w nową erę rozwoju, a innowacyjność stała się naszą marką. Z wyrazami uznania, Mateusz Morawiecki. Szanowni Państwo, to jest ten moment, w którym chciałbym zaprosić na scenę Piotra Dardzińskiego, prezesa sieci badawczej Łukasiewicz. Piotrze, zapraszam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ponieważ wczoraj był dzień wewnętrzny Łukasiewicza, to dzisiaj wyjątkowo witam wszystkich naszych gości, przedstawicieli nauki, panów rektorów, państwa rektorów, państwa prezesów, dyrektorów. Bardzo, bardzo się cieszymy z tego, że jesteście, dlatego że my w nazwie mamy słowo sieć. Ale to nie jest tylko sieć wewnątrz Łukasiewicza, ale to jest sieć, którą zarzucamy bardzo, bardzo, bardzo szeroko, także poza Łukasiewiczem. I bardzo chcielibyśmy się z wami przez ten dzień dzisiaj mocno zsieciować. Emocji jest dużo, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja z wrażenia dzisiaj zapomniałem wypić kawę, co mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Ale mam nadzieję, że wasza kawa była bardzo dobra. Żeby trochę opowiedzieć o Łukasiewiczu, o tym, jak pracujemy, bo to innowatorium to też jest podsumowanie naszych 3 lat pracy. Kryzys, wojna, epidemia powstrzymała nas przed możliwością zorganizowania takiego dużego spotkania, to pozwólcie, że teraz w kilku słowach opowiem o tym, co się w Łukasiewiczu przez te 3 lata wydarzyło, o tym, co jest ważne dla nas dzisiaj na tym spotkaniu, czyli o horyzoncie Europa oraz o tym, jakie mamy plany, które chcielibyśmy realizować wspólnie z wami. Tak skromnie zaczęliśmy od hasła, że realizujemy plany powyżej oczekiwań. Takie są nasze ambicje i wydaje się nam, że pomimo tych trudnych czasów wiele rzeczy nam się udało zrealizować. Najpierw trochę mała powtórka z tego w ogóle, jaka jest skala i co robi Łukasiewicz.
Instytuty Łukasiewicza są rozlokowane w 12 miastach Polski. Jesteśmy więc zdezintegrowaną instytucją, jeśli chodzi o lokalizację, i to jest bardzo dobrze, bo jesteśmy blisko. Wszędzie do Instytutu Łukasiewicza w Polsce jest blisko. Mamy 26 instytutów. Niektórzy z Was mogą się zastanawiać, coś chyba tutaj nie gra, bo jak powstawał Łukasiewicz, to było 38. To prawda, zaczynaliśmy z 38 instytutami. Dzisiaj mamy ich 26, dlatego że budujemy bardzo silne, sprawnie działające jednostki. Jednym z takich przykładów takiej jednostki jest Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny, który właściwie jest współgospodarzem tego spotkania, który na przykład wczoraj w naszych wewnętrznych nagrodach Ełkach zgarnął chyba prawie 50% wszystkich nagród. Przy okazji duże brawa dla Łukasiewicz PIT. Siedem tysięcy pracowników to jest mniej więcej liczba zatrudnionych osób w instytutach Łukasiewicza. Jak za chwilę będę też pokazywał, około 4,5 tysiąca z nich to są naukowcy. 1500 wyzwań było w filmie, rzeczywiście rzuciły nam od listopada 2019 roku, to był dokładnie 15 listopada i pierwsze wyzwanie, które rzuciła nam Grupa Azoty, a właściwie było to prawie personalne wyzwanie, które rzucił nam prezes Kądzielacki, o czym dzisiaj zresztą jeszcze też będzie mowa. Bardzo to wyzwanie dziękujemy, ono uruchomiło pewną lawinę. Z wszystkich systemów wyzwań skorzystało w ciągu tego czasu 650 firm, z czego jesteśmy bardzo dumni. W ciągu 3 lat podpisaliśmy ponad 17 tysięcy umów komercjalizacyjnych na bardzo częste świadczenie, nie tylko projekty, które są bezpośrednią komercjalizacją IP, ale także certyfikacje, szkolenia, badanie, homologacje itd., itd., ponieważ nasza oferta jest bardzo szeroka, od projektów B plus R po certyfikacje. Mamy dzisiaj w portfelu projektów ponad 1500 projektów aktualnie realizowanych i teraz będzie kilka liczb, które pokażą też nasze budżety. I zanim te budżety pokażę, to ktoś może zapytać, po co ja w ogóle te liczby pokazuję. Chciałbym Państwu pokazać to zarówno naszym gościom, jak i samemu Łukasiewiczowi, że skala ma znaczenie. Duży może więcej. Jesteśmy bardzo uniwersalną organizacją i bardzo różnorodną organizacją, możemy więc rozwiązywać bardzo różnorodne problemy, które nawet kosztują duże pieniądze. Ponad prawie 7,5 miliarda to jest budżet projektów, które aktualnie realizujemy, ale uwaga, powiedziałbym tylko, a może aż prawie 2 miliardy to jest budżet instytutów, naszych instytutów w tych projektach. Dlaczego są te dwie kwoty są takie dla nas istotne? Dlatego, że to jest bardzo wyraźny komunikat, który chcemy wysłać do naszych biznesowych partnerów. Większość budżetu trafia do firmy. Większość budżetu trafia do firmy, dlatego że my jesteśmy tą częścią nauki, która ma pomagać firmom budować kompetencje w obszarze B plus R. Wobec tego via Łukasiewicz państwo polskie przez różnego rodzaju programy, w tym także programy europejskie, inwestuje tak naprawdę w polskie firmy. Teraz chciałbym opowiedzieć trochę dwa zdania jeszcze o tej skali, o której mówiłem wcześniej. Jesteśmy jedną z największych sieci badawczych w Europie. Mamy też bardzo obszerną, bardzo bogatą infrastrukturę badawczą. Właściwie można powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś, jak zwróci się do nas z prośbą, żebyśmy nie znaleźli człowieka, który mógłby rozwiązać problem oraz nie znaleźli infrastruktury, która będzie do tego niezbędna. A nawet gdyby się to wydarzyło, to wiemy, gdzie szukać na uczelniach, którym bardzo chętnie przekażemy takie kontakty. Wiemy, gdzie szukać też w innych instytutach badawczych. W tym sensie Łukasiewicz jest przez system wyzwań takim jednym okienkiem do dużo większej bazy. Kilka słów o horyzoncie. To są wyniki horyzontu Europa 2020. Jak mam nadzieję wszyscy wiemy, ten horyzont Europa 2020 nie udał nam się w Polsce najlepiej. Nasi koledzy z zagranicy korzystali z tych funduszy o wiele lepiej, co spowodowało, że de facto staliśmy się w horyzoncie 2020 płatnikiem netto. Czyli wpłaciliśmy więcej środków jako kraj do tego projektu niż pozyskaliśmy z realizowanych projektów. Wygląda na to więc, że jesteśmy jednym z najbogatszych krajów w Europie, bo stać nas na to, żeby fundować projekty B plus R naszym przyjaciołom z zagranicy.
Chyba w rzeczywistości tak nie jest. Dlatego postanowiliśmy, że Innowatorium Łukasiewicza będzie się orientowało, dzisiaj będziemy orientowało wokół problemu horyzontu Europa, czyli następcy horyzontu 2020, to ponad 95 miliardów euro, które jest do dyspozycji konsorcjów, międzynarodowych konsorcjów, w których chcielibyśmy, żeby uczestniczyli polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, polskie jednostki badawcze, czy to Instytuty Łukasiewicza, czy instytuty spoza Łukasiewicza, czy uczelnie wyższe, oraz nasi partnerzy z zagranicy. Łukasiewicz całkiem nieźle wypadł, jeśli popatrzymy na tę poprzednią edycję, bo właściwie wyprzedził nas tylko pan, który jest zdecydowanie od nas też większy. Myślę, że my też nie byliśmy do tej pory postrzegani jako ta część nauki, która potrafi być liderem. I z wynikiem 35 milionów euro budżetu z Horyzontu Europy oplasowaliśmy się na drugim miejscu. Przyglądając się trochę dokładniej tym wynikom, mamy dwie jeszcze dane, które dla nas są interesujące. To jest liczba projektów i w tym przypadku lepszy od nas był Uniwersytet Warszawski i cały czas pan. Natomiast to, co jest dobrą wiadomością dla Łukasiewicza, to NCBJ wyprzedził nas w wielkości projektów, ale miał tych projektów zdecydowanie mniej. Dobra informacja jest taka, że nasze projekty, jeśli już je w horyzoncie mamy, to one są stosunkowo duże. Średnia wartość projektu to jest prawie 500 000 euro, ale chcielibyśmy, i to jest nasz cel strategiczny, żeby kolejne projekty były zdecydowanie z większymi budżetami i chcielibyśmy, żeby w tych konsorcjach rolę lidera odgrywały instytuty Łukasiewicza albo polskie jednostki naukowe lub przedsiębiorcy. Pozutam Horyzont Europa, zachęcam do brania udziału w sesjach matchmakingowych. One są zorganizowane w taki sposób, żebyśmy mogli na tych konferencjach, na tych mini konferencjach bardzo szybko zawiązać kontakty, które umożliwią nam zbudowanie konsorcjów. Często już do konkretnych koli, które w Horyzoncie Europa są ogłoszone, bo Horyzont Europa już wystartował. Wiemy, że na przykład z perspektywą projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju będziemy musieli jeszcze wykazać się pewną cierpliwością, natomiast konkursy w Horyzoncie Europa są już realizowane. Pewnie Państwo wiele razy słyszeli, że przedsiębiorcy w Polsce to nie chcą realizować projektów B plus R, a jak chcą, to jeszcze do tego naukowcy nie wiedzą, gdzie ich znaleźć. To trochę jest taka przypominajka mała, bo my w Łukasiewiczu, jak było powiedziane w filmie, to było pierwsze zadanie Łukasiewicza spowodować, żeby każdy przedsiębiorca i ten doświadczony i ten debiutant w obszarze B plus R mógł maksymalnie szybko, transparentnie i efektywnie znaleźć partnera, który pomoże mu rozwiązać problem technologiczny. I do tego służą nam wyzwania Łukasiewicza. Tak jak było powiedziane wcześniej, 1500 wyzwań, 650 firm. No i ktoś może powiedzieć, no dobra, ale ile z tego sprzedaliście? Sprzedajemy mniej więcej 25% wyzwań kończy się kontraktem, to znaczy tych wyzwań, w których spotykamy się z przedsiębiorcą. Czasami przedsiębiorcy nas testują, czasami sprawdzają, czasami nie do końca są przygotowani do tego, żeby projekt zrealizować, ale mogę Państwu powiedzieć, że każdy zainicjowany proces wyzwań Łukasiewicza jest korzyścią, bo przynosi nam kontakt z realnym przedsiębiorcą, który chce, przynajmniej deklaruje wolę realizowania realnego projektu, a my z kolei możemy sprawdzić, czy mamy naukowców, którzy na te wyzwania są w stanie odpowiadać. A to, że są w stanie odpowiadać i że jesteśmy w stanie konsekwentnie realizować strategię rozwoju i zarabiać na badaniach, o tym najlepiej świadczą nasze wyniki finansowe. Zaczynaliśmy w 2018 roku, czyli rok przed powstaniem Łukasiewicza, z niewielkim wynikiem ujemnym całego, wszystkiej sumy instytutów, które następnie weszły do Łukasiewicza. Natomiast w ciągu 3 lat udało nam się osiągnąć wynik na plusie około 100 milionów złotych. Ostatnio prezes DIT wyzłośliwił się lekko, że to dziwna organizacja naukowa, która jest zorientowana na zysk. No bo właściwie to uczelnie nie po to są instytuty badawcze, żeby przynosić zysk. My powinniśmy raczej mieć zero, tak? No bo też dobrze wydawać. I to jest prawda, że my co do zasady nie kierujemy się tym, żeby mieć duży zysk, ale my potrzebujemy tego dużego zysku. Dlaczego potrzebujemy tego dużego zysku? Dlatego, że jeśli chcemy zainwestować w te 2000 osób nowych, które chcemy zatrudnić, to musimy mieć na to pieniądze.
I nie jest jedyną ścieżką możliwą i jedynym sposobem na zdobycie tych pieniędzy udanie się do ministra Murdzka, który skądinąd jest tam bardzo życzliwy i dzięki któremu nasza subwencja wzrosła o 46% i to też jest element tego zysku. Ale staramy się oprócz tego, że prosić o zwiększenie subwencji, staramy się po prostu zdobywać pieniądze na zatrudnianie osób na rynku. Bardzo się z tego cieszymy i przy okazji bardzo, bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim pracownikom instytutów i dyrektorów za to, że się do tego zysku przyczynili. Poproszę o brawa dla nich. Robimy więc dobre wyniki, mamy wzrost przychodów z komercjalizacji, było wspomniane w filmie wzrost przychodów z B plus R. Mamy dużo patentów, rozpoczęliśmy dwie edycje akceleratora i tutaj trochę wystąpię w roli jednak tego, który może nie tyle jest sceptyczny, ale jest wciąż głodny. Nasze wzrosty są widoczne, ale skala tych wzrostów moim zdaniem powinna być większa, znaczy ten potencjał Łukasiewicza jest dużo większy. Natomiast żeby one były większe, my musimy mieć partnerów biznesowych. Dlatego tu jest apel do wszystkich moich koleżanek i kolegów z Łukasiewicza, żeby nie pozwolić żadnemu z przedstawicieli firmy, prezesowi, dyrektorowi wyjechać z Innowatorium bez przynajmniej wstępnej deklaracji, że jest możliwość zrealizowania konkretnego projektu. Teraz chciałbym opowiedzieć o trzech przykładach projektów, które charakteryzują taką elastyczność i z jednej strony elastyczność, z drugiej strony strategię Łukasiewicza. Pierwszy z nich to jest projekt, który realizowaliśmy w czasie COVID-u. COVID złapał nas właściwie niecały rok po powstaniu Łukasiewicza, ale też pokazał, jaki jest efekt Łukasiewicza. Jednym z dóbr powszechnie wówczas poszukiwanych były maseczki, natomiast okazało się, że w Polsce nie ma producentów linii do maseczek, w ogóle jest niewielu producentów maseczek. Nasze trzy instytuty zbudowały konsorcjum, które opracowały zarówno technologię wytwarzania włókniny, jak i technologię, linię do produkcji maseczek. Opracowały maszynę, która wytwarza włókninę i wyprodukowały linię do produkcji maseczek o wydolności miesięcznej 3 miliony sztuk. Udało nam się to zrobić w okresie, planowany był trochę krótszy, ale plus minus około 10-11 miesięcy. Ale co jest ciekawe w tym przykładzie, że to działanie kryzysowe, działanie nagłe ma swoją kontynuację. Dlatego, że dzisiaj już wszyscy trochę bardziej patrzą do przodu i mówią, kiedyś znowu będą potrzebne te maseczki, może, a może nie i daj Boże, żeby nie były potrzebne, ale już niektóre z firm zaczęły się zastanawiać nad tym, że może dobrze jest mieć partnera, który jest w Polsce w stanie konstruować, projektować i realizować takie projekty bez konieczności korzystania z technologii, które przyjeżdżają z dalekiego, dalekiego, naprawdę dalekiego wschodu i w sytuacji kryzysowej nie są dostępne, już nie mówiąc o tym, że są rozchwytywane globalnie. Bardzo więc dziękuję Łukasiewicz Imbib, Łukasiewicz IBWH i Łukasiewicz ITR za zrealizowanie tego projektu i poproszę też o małe brawa dla nich. Drugi przykład to jest przykład, który już lekko zanonsowałem, mówiąc o tym, że pan premier, oj Grzegorzu też będzie w topa teraz, pan prezes Grzegorz Kądzielacki rzucił nam prawie osobiste wyzwanie. Grupa Azoty była pierwszą, która zaufała i powiedziała, no dobra, jeśli chcecie zbudować taki system, w którym przedsiębiorca nawet przez stronę internetową krótko opisuje swój problem technologiczny, dostaje kontakt z Centrum Łukasiewicz, dostaje swojego opiekuna, który nazywa się gospodarzem wyzwania. Z tym gospodarzem wyzwania ustala precyzyjnie, maksymalnie jak się da, zakres tego wyzwania, a następnie w ciągu 15 dni prezentujemy stosowne, niezbędne do tego, do realizacji takiego projektu środki, czyli po pierwsze ludzie, którzy mają właściwe kompetencje, infrastruktura, harmonogram i budżet. No i Azoty dały się namówić pierwsze na to, żebyśmy takie wyzwanie zorganizowali. Projekt zrealizowany, już się zakończył, jest teraz w fazie wdrożenia. Mam nadzieję, że pan prezes będzie miał okazję potem kilka zdań na ten temat powiedzieć. Drugi przykład to najpierw była taka kryzysowa sytuacja,
projekt z azotami był stosunkowo krótkim i powiedzmy, że to była nowa technologia, ale tutaj nie musieliśmy odkrywać niczego bardzo, bardzo przełomowego. Natomiast pracujemy też nad technologiami, które mają charakter przełomowy. Projekt Energan, inteligentny bank energii, realizowany z firmą Dacpol i Invebit przez konsorcjum i to jest bardzo ważny dla nas przykład, dlatego że w tym konsorcjum znajdują się nie tylko przedsiębiorcy, nie tylko Łukasiewicz i MIF, ale także Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, co jest najlepszym przykładem na to, że w naszych konsorcjach, w naszych biznesach bardzo chętnie zapraszamy też inne jednostki naukowe do wspólnej realizacji projektów. I ostatni wątek, który się na końcu nieco umiędzynarodowi, to jest wątek, którym chcielibyśmy pokazać i to jest znów komunikat do wszystkich naszych partnerów biznesowych, będziemy bardzo mocno inwestować w ludzi. Teraz pomyślałem nad tym, czy ja mogę taką rzecz powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć, ale jak już tak pomyślałem, to powiem. Strasznie dyrektorzy narzekają na to, że im kradniecie ludzi, że wyciągacie najlepszych ludzi. I ja zawsze na to odpowiadam i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Łukasiewicz służy także do tego, żeby budować kadry dla polskich przedsiębiorców. Bierzcie tych ludzi. Bierzcie tych ludzi jak najwięcej. Proponujcie im najlepsze warunki pracy. A moich dyrektorów, naszych dyrektorów, bardzo proszę, żeby spróbowali odpowiedzieć na tę konkurencję. Stwórzcie w instytutach takie miejsca pracy, żeby ludzie chcieli do nich przychodzić. I kolegom i koleżankom z firm muszę powiedzieć, że pierwsze transfery w drugą stronę już mamy też za sobą. To jest najlepsza wiadomość dla ambitnych ludzi, którzy chcą pracować w Polsce, że mogą wybierać. Mogą wybierać między Centrum Badawczo-Rozwojowym w firmie i mogą wybierać między Instytutem Badawczym. I że w jednym i w drugim znajdą dobre miejsca pracy do tego, żeby się rozwijać. I nie chodzi tu wbrew pozorom tylko i wyłącznie o to, ile się zarabia. W Łukasiewiczu staramy się inwestować w ludzi. Jestem naprawdę dumny z tego, że w ostatnim konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zdobyliśmy 20% wszystkich grantów, które były przeznaczone dla liderów, czyli dla młodych naukowców, którzy tworzą swoje pierwsze grupy badawcze. Na slajdzie widzicie, że w sumie my reprezentujemy niecałe 2% naukowców, a zgarnęliśmy 20% wszystkich liderów. I to jest bardzo dobra wiadomość. Rozmawiałem wczoraj z tymi liderami, z doktorantami wdrożeniowymi. To jest naprawdę ogromny, ogromny potencjał. I dobrym dowodem na to, że inwestujemy w ludzi jest także to, że mamy 13% wszystkich doktoratów wdrożeniowych, których w Polsce mamy już około ponad 1000, to są doktoraty wdrożeniowe realizowane w Łukasiewiczu. Przy okazji dla wszystkich, którzy się interesują rozwojem nauki w Łukasiewiczu, mogę powiedzieć, że gdy startował Łukasiewicz, mieliśmy 12 doktorantów w całej sieci, dzisiaj mamy ich 250. Łukasiewicz się więc kadrowo rozwija i mamy nadzieję, że będzie to trwało tak dalej. I teraz ostatni wątek, którym będę za chwilę chciał zaprosić, muszę znaleźć, Rafael, are you ready? Yeah, okay, that's the moment. Ponieważ mamy horyzont Europa, ponieważ potrzebujemy ludzi, chcemy realizować ambitne projekty, jesteśmy bardzo aktywni w tych obszarach, które widzicie na slajdach, to wiemy, że takich rzeczy nie da się zrobić Polska mistrzem Polski. Jak chcemy być globalni, to powinniśmy umieć się otwierać, a dowodem na to otwieranie się powinno być to, że rekrutujemy także zespoły międzynarodowe. Chciałbym teraz na scenę zaprosić Rafaela Popera, który przyjechał do nas z VTT, z sieci fińskiej, która bardzo, bardzo, bardzo efektywnie korzysta z środków Horyzontu Europa 2020, ale jest też wykładowcą na Uniwersytecie w Manchester. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Rafael zechciał z nami rozpocząć współpracę oraz w ciągu właściwie niecałego pół roku, albo może pół roku z kawałkiem, zorganizował międzynarodowy zespół. Poproszę teraz Rafaela o tym, żeby kilka słów o tym zespole opowiedział. Rafael, please. The stage is yours. Thank you. A gdzie? Where are you? Vincent. Thank you. Thank you very much, Piotr. And apologies for my voice. The weather was rather cold last night. Yes, I have three messages for today. The first message has to do very much with your presentation, Piotr. And the keywords are innovation, revolution.
I have been involved in several projects when I was in my former employer at VTT, the Technical Research Center of Finland, analyzing the potential of the Łukasiewicz Research Network, even before it was born. And then we provided several pieces of advice, not only to establish it, but to create a set of mechanisms that will accelerate the growth, not only about the potential for the projects, but also the growth in terms of people. And one of the issues we identified was the potential that the network had internationally, not only in Poland. When we analyzed originally the 38 institutes, now 26, across the 12 cities, with my colleagues in Finland, we arrived to one very important conclusion, which is that this network is equivalent to a number of rough diamonds. Beautiful, rough diamonds. And what do you do with rough diamonds? You polish them. But you are all polished by nature. You just need to look at yourself in the mirror. And we realize that this huge untapped potential needed a big boost. And this big boost required a team and required an internationalization effort. And we started some discussions with Piotr Darzyński, with Michał Janaszik, with Marcin Kraska, and with a wide range of key players in the Polish research and innovation ecosystem at the ministry level and many other agencies. And we arrived to the conclusion together that there was a need for a center for foresight and internationalization, which was born a few months ago. And we are now in the second phase of the center. Let me tell you that the first phase of the center was very much focused on trying to achieve some targets by the end of this year for one of the 26 institutes that has not participated in framework programs, European Union framework programs before. It was the only center, only institute which was purely social science, not technology oriented. And I took that challenge with some targets for the end of the year for that institute. Ladies and gentlemen, I'm happy to announce that we have at CFI already achieved the targets for that institute, and it's not even half of the year. We have won 2 proposals, and we have submitted 10 for an institute that was not registered in the framework program yet. The second phase was decided a couple of months ago, when we were seeing that we were already achieving our targets for this year. And we decided, as the saying said, the biggest risk for any organization is not that your goals are too high and you don't reach them, but they are too low and you reach them. And then you sit down and you rest. So we decided the second phase for CFI was to boost all 26 institutes and try to triple the income of the whole network by the end of the next, of the current framework program. That's a big challenge, but we can do it. 35 million is a good figure. But if you think that at VTT, for example, with 1/3 of the brain power VTT generates from the previous framework program, 270 million, then 35 million is a figure that we can beat together. So the second message is that we are here, as the motto is science for business. We are supporting not only Łukasiewicz Institutes, but also business and academia. And we have, in those winning proposals, we have also brought in one of them more than double the income for business and academia than for Łukasiewicz, because we are here to support business and the whole research and innovation ecosystem, not only. And the third message is people. You need people. Yes, this is a dream team.
in our opinion. But the dream network is Łukasiewicz. I have been in VTT in Finland. I have been working in the University of Manchester, top 50 in the world. I have been collaborating with many other RTOs. And my voice is cracking because this network is definitely the sexiest and the most powerful untapped potential that I have seen, not only in Europe, Piotr, but in the world. And we can do it together, not only for Łukasiewicz, but for the whole Polish research and innovation ecosystem. And we are already doing it and bringing results for academia, especially for Poznan University of Technology. We have good news. We won a proposal with them, and we are submitting more and more proposals the second half of this year. Thank you very much. Dziękuję bardzo, Rafael. Chyba muszę znaleźć osobę, która negocjowała te targety z Rafaelem, bo one coś za szybko idą. Trzeba coś tutaj wymyśleć nowego, ale rzeczywiście Rafael stoi przed trudnym zadaniem, dlatego że kontrakt, który mamy z nim podpisany, zobowiązuje go do osiągnięcia pułapu około 100 milionów euro w parametrze horyzontu Europa, ale teraz zastanawiam się nad tym, czy to nie jest za mało, czyli prawie 3 razy więcej niż mieliśmy w poprzedniej perspektywie. Bardzo dziękuję, Rafał, naprawdę mamy ogromne nadzieje związane z całym zespołem. Dla mojego przypomnienia, rzeczywiście Łukasiewicz jest też koordynatorem 8 punktów branżowych, co było na wcześniejszym slajdzie. Jesteśmy też punktem kontaktowym w projekcie Nowy Europejski Bauhaus. I to właściwie jest koniec. Nasza misja teraz się wyświetliła. Staramy się, jesteśmy kreatywnymi ludźmi, którzy potrafią przygotować innowacyjne rozwiązania dla polskiej gospodarki. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta polska gospodarka się rozwijała. Bardzo chcemy też, żeby ona się trochę odbudowywała. Zrobiliśmy chyba małe faux pas, bo na początku nie przywitaliśmy Adama Piotrowskiego, prezesa firmy. Teraz Beata Lubos-Szturcha go, że Adamie, bardzo cię serdecznie witamy. Chciałem zwrócić uwagę waszą na firmę Wigo, dlatego że to jest taka firma, w której w kontaktach z firmą Wigo my się błyskawicznie uczymy, jak możemy realizować projekty B plus R, jak możemy inwestować w infrastrukturę badawczą, ale co najważniejsze, jak możemy wspólnie lobować na rzecz tego, żeby w Polsce odbudować przemysł mikrofotoniczny i mikroelektroniczny. Cieszę się, że jesteś dzisiaj z nami. Poproszę o małe brawa. I teraz przejdziemy już do części następnej, która będzie związana z nagrodami. To dobrze, żeby świętować sukcesy. I rozumiem, że... Tak, Piotrze, zostań na scenie, bo to jest w pewnym sensie koniec, ale również początek. Drodzy Państwo, czas na ceremonię wręczenia nagród IGNAZ. Są to nagrody dla kluczowych partnerów sieci badawczej Łukasiewicz w kategoriach biznes i uczelnia oraz w dwóch kategoriach, które nieformalnie określiliśmy sobie jako wewnętrzne, czyli Naukowiec Roku i Projekt R&D. Piotrze, cieszę się, że dzisiaj się napracujesz niewątpliwie na tej scenie, a myślę, że Rafaelowi przy jego błyskotliwej metaforze diamentu możemy zdradzić taką małą tajemnicę zakamarków języka polskiego, że w odróżnieniu od języka angielskiego, gdzie mają po prostu słowo diament, my mamy też słowo brylant, czyli tą oszlifowaną wersję diamentu. Piotrze, ceremonia wręczenia nagród. Proszę bardzo. Chcielibyśmy wspólnie z wami poświętować. Nie wybraliśmy bardzo wielu kategorii. Wybraliśmy, tak jak było wspomniane, tylko 4 kategorie i nie wybraliśmy też wielu nominowanych, ponieważ kryteria były dosyć jasne. Za chwilę o tych kryteriach powiem, no więc wiemy, kto jest w tych kategoriach najlepszy. Ale zanim przejdę do Ignaców, to jeszcze dla wszystkich, którzy przyłączyli się do nas, do Innowatorium dzisiaj, mała informacja, że wczoraj nagrodziliśmy 11 ełek. Kim są ełki? Ełki to ludzie najlepsi w Łukasiewiczu, którzy zajmują się takimi problemami jak zarządzanie projektami, komercjalizacja, organizacja, HR, IT, komunikacja i organizacja. Coś wymieniłem? Czegoś zapomniałem? Finanse. No, wiedziałem, że zapomniałem.
o finansach, no, humanista, wiadomo, i finanse, tyle mówi o tych milionach i finanse. To są najlepsi ludzie, którzy pomagają nam budować standardy, ale teraz też mieliśmy cztery ełki, czyli znów liderów w naszych czterech głównych obszarach badawczych, czyli zrównoważona gospodarka i energia, zdrowie, inteligentna i czysta mobilność oraz, no sprawdzam, jaka jest czwarta? Transformacja cyfrowa, no dobrze, zaliczone. To są cztery nasze główne obszary, w których prowadzimy badania, no więc teraz poproszę was, żeby ełki wstały, a wszystkich poproszę o duże brawa dla ełek, o ile są w stanie wstać po wczorajszym wieczorze. Serdeczne gratulacje i brawo. Okej, dziękuję bardzo. Teraz pierwsza kategoria. Ignac dla partnera roku w kategorii biznes. Powiedziałem o tym, że kryteria są dosyć proste. Tak, są proste, po prostu sprawdziliśmy w naszych rachunkach, a szczególnie w tych fakturach, które wystawiliśmy, kto najwięcej nam tych faktur zapłacił. I partnerem roku w kategorii biznes zostaje grupa Azoty S.A. Wartość współpracy z Azotami S.A. w 2021 roku, tylko w 2021 roku, to jest 35 milionów złotych. Grupa Azoty jako pierwsza postanowiła nas sprawdzić w ramach systemu wezwań, co już mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz, zachęcając wszystkich pozostałym. Zadaniem było opracowanie inteligentnych nawozów do produkcji rolnej, których polimerowe otoczki ulegają biodegradacji w glebie. Ten projekt jest już na ostatnim etapie przygotowań i tak jak powiedziałem wcześniej, mamy nadzieję, że lada chwila zostanie wdrożony. Na scenę zapraszam pana prezesa Grzegorza Kądzielawskiego. Do pary. I poproszę do mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, Piotrze, szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, w imieniu prezesa Tomasza Hinca, całego zarządu grupy kapitałowej i wszystkich moich współpracowników, którzy na co dzień kontaktują się z poszczególnymi instytutami sieci badawczej Łukasiewicz, chciałem bardzo serdecznie podziękować za to ogromne wyróżnienie, za tą nagrodę. Jest ona dla nas niezwykle ważna. Nie będę dziękował za współpracę. Robię to celowo, ponieważ ilekroć mówię o współpracy pomiędzy siecią badawczą Łukasiewicz a grupą Azoty, to stojący tutaj pan prezes Dardziński kiwa palcem i mówi: nie, nie, my nie chcemy współpracować, my chcemy robić biznes. I z punktu widzenia grupy Azoty jest to bardzo... bardzo dobre podejście. Myślę, że miarą tego biznesu są te środki, o których pan prezes wspomniał, i komercjalizacja, wdrożenie do praktyki przemysłowej rozwiązań, nad którymi wspólnie pracujemy. I tak jak patrzę przez pryzmat tej historii naszej, nie użyję słowa współpracy, historii realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych zakończonych wdrożeniem do praktyki przemysłowej, to śmiało mogę powiedzieć, że sieć badawcza Łukasiewicz na trwałe wpisała się w ekosystem innowacji grupy Azoty. Ponieważ była tu już mowa o tym, że jako pierwsi rzuciliśmy wyzwanie, to kończąc chciałem powiedzieć, że od kilku miesięcy mamy nową strategię grupy kapitałowej, strategię do roku 2030. Jest ona bardzo przemyślana, bardzo ambitna, powstała w takim procesie oddolnych konsultacji, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy grupy kapitałowej, ale jest ona dla nas bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ mówi o głębokiej transformacji grupy kapitałowej. I dziś, panie prezesie, drogi Piotrze, ja chciałem jakby rzucić kolejne wyzwanie. O! Ta nasza strategia jest naprawdę dużym wyzwaniem i liczę, że wspólnie będziemy nad nią pracowali. Już dziś zapraszam wszystkich do realizacji z nami strategii grupy kapitałowej do roku 2030. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu grupy Azoty. Dziękujemy serdecznie i gratulujemy. Bardzo dziękuję też za to wyzwanie rzucone o przyłączenie się do strategii. Chętnie się przyłączymy. Mamy nadzieję, że ten dyplom w przyszłym roku będzie kosztował więcej.
I teraz jedno zdanie jeszcze do tego, co powiedział pan prezes. My rzeczywiście bardzo intensywnie realizujemy projekty wspólnie z Grupą Azoty i bardzo się cieszymy z tego, że Grupa Azoty rozwija swoje centrum badawczo-rozwojowe. Dla nas jest ważne, żeby firmy miały swoje własne centra badawczo-rozwojowe, bo wtedy mamy partnerów, którzy są w stanie wspólnie z nami realizować ambitniejsze projekty. Przy okazji informuję, że przygotowujemy plan inwestycji w infrastrukturę, którą chętnie byśmy zrobili wspólnie z przedsiębiorcami, także to jest odwrócenie wyzwania, zapraszamy Azoty do współinwestowania. I kategoria druga, Ignac dla partnera roku w kategorii uczelnia. I tutaj również kryteria były bardzo jasne, transparentne, Łukasiewicz jest przeźroczysty dla każdego, kto pyta, co się w nim dzieje. To była kwestia liczby realizowanych projektów. Partnerem roku w kategorii uczelnia zostaje Politechnika Warszawska. No proszę o brawa. Z uwagi na największą ilość projektów realizowanych wspólnie z Łukasiewiczem w 2021 roku. Z Politechniką prowadziliśmy w sumie, Warszawską, prowadziliśmy w sumie 18 projektów. Od technologii kosmicznych przez projekty medyczne związane z energetyką, no, aż po technologie związane z transportem szynowym i lotniczym. Pracowaliśmy m.in. nad platformami oświetleniowo-sensorycznymi, biosensorami nowej generacji czy kompozytowymi materiałami filtracyjnymi do oczyszczania wody. O odebranie statuetki bardzo serdecznie proszę pana rektora Adama Woźniaka, prorektora do spraw rozwoju Politechniki Warszawskiej. Poczekaj. Gratuluję jeszcze raz, bardzo dziękuję. Dzień dobry Państwu, Szanowni Państwo, drogi prezesie, Szanowni Piotrze. Bardzo dziękuję za to miłe wyróżnienie, ale przede wszystkim dziękuję za dobrą współpracę. I tu powiem to z pełną premedytacją, dlatego że my w odróżnieniu od pana prezesa Grupy Azoty współpracujemy, a nie robimy biznes z siecią badawczą Łukasiewicz. Tak się kiedyś umówiliśmy z Piotrem, że będziemy działać na zasadzie synergii, pewnej komplementarności i myślę, że nam to bardzo dobrze wychodzi. Szanowni Państwo, myślę, że efektem tej naszej współpracy jest, ale będzie też w przyszłości nie tylko zwiększenie potencjału sieci badawczej Łukasiewicz czy Politechniki Warszawskiej, ale przede wszystkim zwiększenie potencjału gospodarki Polski, naszego pięknego kraju. Bardzo dziękuję jeszcze raz za tą nagrodę i prosiłbym tylko o zmianę logo, bo wyświetla się Uniwersytet Warszawski. A, proszę. To ci innowacja. Profesor Adam Woźniak, prorektor do spraw rozwoju Politechniki Warszawskiej, Szanowni Państwo. Adamie, a może ty już jesteś rektorem UW? Te nasze freudowskie... chochlika. Ale zdarzają się, błędy się zdarzają, eksperymenty robimy, popełniamy błędy i jedno możemy zapewnić, przepraszając Politechnikę Warszawską, że się uczymy. No więc na następne, jak będziemy za rok wręczać wam nagrodę, już będzie właściwe logo. Bardzo dziękuję, te 18 projektów to naprawdę dużo i bardzo liczymy na Politechnikę Warszawską w kontekście horyzontu Europa. Mamy już dobre doświadczenia z Politechniką Poznańską, też to jest bardzo dla nas ważny partner i chcielibyśmy z wami zbudować silne konsorcja do horyzontu. I teraz dwie, jak było powiedziane, nagrody wewnętrzne, czyli takie, które wyróżniają osoby z Łukasiewicza. Zanim odczytam kategorię i wskażę, kto zdobył Ignaca, to poproszę o pomoc we wręczeniu nagrody Ignaca w kategorii Naukowiec Roku mojego wiceprezesa Michała Janasika. Michale, czy mogę cię zaprosić? Szanowni Państwo, naukowcem roku w sieci badawczej Łukasiewicz zostaje Ewa Zawadzka z Łukasiewicz IL. Ewo. Gratuluję.
Ewa jest kierownikiem grupy badawczej materiałów elektrotechnicznych. Opracowane przez Ewę technologie pozwalają przywrócić do obiegu materiały dotychczas nie poddające się recyklingowi. Ewa w 2021 roku przygotowała 31 odpowiedzi na wyzwania Łukasiewicza i złożyła 13 projektów do NCN, NCBR i dotacji celowych Łukasiewicza. Imponujące, gratuluję. Michale. To jest tak. Ja statuetka. Bardzo proszę, gratuluję. Michał dyplom. Chodźcie tu bardziej na prawo. Chodźcie na prawo, żeby mikrofonu nie było. Okej, okay, dziękujemy. Serdecznie gratulujemy, pani Ewa Zawadzka. Natomiast o pomoc we wręczeniu Ignaca w kategorii projekt B plus R poproszę drugiego wiceprezesa Marcina Kraska. Marcinie, bardzo proszę. Projektem roku Łukasiewicza w obszarze R&D został Crystal, projekt pozyskany przez Łukasiewicz PIT, którego instytut jest liderem i który jest finansowany z programu Horyzont Europa. To rzeczywiście jest super wiadomość, że Łukasiewicz PIT, połączony niedawno duży instytut, nie dość, że zdobył projekt w Horyzoncie, to jest jeszcze jego liderem. Jego celem jest synchronizacja różnych gałęzi transportu i zwiększenie udziału przewozów towarowych w Europie żeglugą śródlądową o 20% przy jednoczesnym zapewnieniu 80% niezawodności tej żeglugi. Jest to pierwszy projekt Łukasiewicza w Horyzoncie Europa, który jest koordynowany przez Instytut. Crystal jest realizowany przez 16 podmiotów z 9 krajów. Budżet projektu to ponad 7,5 miliona euro, z czego budżet Łukasiewicza PIT to około 1,2 miliona euro. Projekt koordynuje Małgorzata Kirchner i ją właśnie zapraszam do odebrania statuetki. Gratulacje. Małgosiu, zanim jednak wręczymy ci statuetkę i dyplom, to chciałbym jeszcze bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować Arkowi Kawie, bo o mojej kawie mogłem zapomnieć, ale o kawie nie zapomnę. Arku, gdzie jesteś? O, nie ma go? Kawę piję. Bardzo chciałem Markowi podziękować za dwie rzeczy. Po pierwsze za ten projekt, za to, że udało się go zdobyć, ale bardzo, bardzo, bardzo chciałem podziękować Arkowi i całemu zespołowi za to, że tak sprawnie połączyliście 5 instytutów w jeden instytut i że Łukasiewicz PIT tak dobrze się rozwija. A teraz przekażę grodę. Gratulacje. I może stanie. Tam i bardziej na środek. I w ten sposób chyba wykonałem swoją robotę. I nie mało pracy na scenie, za co ci serdecznie dziękuję, Piotr. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Podziękujmy brawami, Szanowni Państwo. Mnóstwo ciekawych danych padło na tej scenie, wiele ciekawych wątków również, a mi po drodze przypomniało się słynne wystąpienie nieżyjącego już niestety z Kena Robinsona. Część z Państwa z pewnością je pamięta. To właściwie początki takiej platformy jak TED. Ken Robinson odpowiadał na pytanie, dlaczego szkoły zabijają kreatywność. I w swoim wystąpieniu próbował też nietuzinkowo zdefiniować, kim jest naukowiec? Jak można by zdefiniować naukowca, zwłaszcza w kontekście wieczornych rozrywek na konferencjach, do których padło dzisiaj wiele nawiązań. Sir Ken Robinson zdefiniował to w ten sposób, że naukowiec to ktoś taki, kto myśli, że ciało człowieka służy wyłącznie do transportu głowy. Szanowni Państwo, proszę pozwolić, że w tym momencie zaproszę na scenę panią Paulinę Mazur, dyrektor komunikacji PR sieci badawczej Łukasiewicz. Powitajmy ją brawami, Paulino.
A ja tylko zagaję, o czym będzie to wystąpienie. Paulino, z tego co wiem, chciałabyś nam opowiedzieć, przekazać szereg praktycznych informacji na temat tego, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy i jak optymalnie wykorzystać tę błyskotliwą układankę modułów, networkingu, merytorycznych dyskusji i debat. Także zostawiam Cię, Paulino, z naszymi gośćmi na scenie. Bardzo dziękuję, dokładnie tak. Bardzo przepraszam za swój głos. Podobnie jak w przypadku Rafaela, winna jest pogoda wczorajsza. Szanowni Państwo, ja tylko dwa słowa o tym, co dalej, co kiedy wyjdziemy z tej sali. Bo musicie wiedzieć, że Innowatorium zostało zaprojektowane w taki sposób, żeby uprawdopodobnić jak największą ilość dobrych i owocnych spotkań. I temu służy zarówno aranżacja tej przestrzeni, jak i wszystkie formaty spotkań, które dla Państwa przygotowaliśmy. Tak więc za chwilę za moimi plecami powinna się pojawić agenda i przejdę przez nią tylko pokrótce w taki sposób, żebyście Państwo widzieli co i gdzie. Program dostaliście razem ze swoimi materiałami przy rejestracji. On jest też w wielu miejscach tej przestrzeni pokazany, więc nie powinno być problemu z wyborem. Natomiast co dla Państwa przygotowaliśmy? Na dwóch scenach będziemy rozmawiać z ciekawymi ludźmi. To będą przede wszystkim rozmowy na styku nauki i biznesu o tym, jak w Polsce się robi R&D, kto to finansuje przede wszystkim, co najważniejsze. Natomiast równolegle będą się odbywały sesje matchmakingowe, o których Państwo już wiecie, bo wstępnie deklarowaliście nam, jakie tematy Was najbardziej interesują. Z kolei podczas tych sesji będziemy już bardzo konkretnie rozmawiać o partnerstwach w projektach finansowanych z Horyzontu Europa. Ale poza tymi dwoma formatami podstawowymi jest jeszcze dużo rzeczy w przestrzeni tego miejsca, które mają tym spotkaniom właśnie, o którym powiedziałam na początku, służyć. Zapraszamy Państwa na stoiska naszych partnerów oraz na stoisko Łukasiewicza, na którym możecie podotykać niektórych produktów i technologii, nad którymi pracują nasi naukowcy. Zapraszamy do Alei Finansowej, gdzie z ekspertami od różnego rodzaju instrumentów wsparcia będziecie Państwo mogli porozmawiać o pieniądzach właśnie. Przygotowaliśmy też odrobinę wprawdzie czasu na wydech, czyli na jakieś swobodne rozmowy przy lunchu oraz gościa specjalnego na koniec wieczoru. Jeśli się Państwo zastanawiacie, czy poświęcić czas na to, żeby zostać aż tak długo, to może zdradzę tylko tyle, że to jest człowiek ze świata sportu i w przeciwieństwie do tego, co powiedział Piotr, czyli mistrzostwa Polski, tak? Mistrzostwa Polaków w Polsce, Polska mistrzem Polski, to jest ktoś, kto nas reprezentuje w sporcie, w którym jesteśmy bardzo mocni. Myślę, że bardzo się Państwo ucieszycie z tego gościa, więc nie tylko miłośników sportu zapraszam na to, żeby zostać. I może najważniejsza rzecz na koniec, bo jej nigdzie nie znajdziecie w agendzie i ona jest trochę taką ofertą naszą z Podlady, że my sobie zdajemy sprawę z tego, że nie wszystkie spotkania mogą się odbywać w tych przestrzeniach takich półotwartych. Dlatego jeśli się Wam przydarzą takie okazje, że znajdziecie tutaj partnera, z którym chcielibyście porozmawiać w trochę bardziej odosobnionym miejscu, to przygotowaliśmy kilka takich sal i wystarczy, że w rejestracji poprosicie o to, żeby do takiej sali Was zaprowadzić i my to już zaaranżujemy. Możecie też pytać wszystkich ludzi z takim identyfikatorem, na którym jest napisane Sieć Badawcza Łukasiewicz, o wszelkiego rodzaju pomoc. Statystycznie szanse są bardzo duże, że kogoś takiego spotkacie, bo jest nas tutaj naprawdę spore grono. Myślę, że mogę zaryzykować, że nie ma takiego obszaru badawczego, który dzisiaj nie jest reprezentowany przez ludzi z tymi identyfikatorami. Życzę Państwu owocnego dnia. Szanowni Państwo, Paulina Mazur, dyrektor komunikacji PR sieci badawczej Łukasiewicz. Tym sposobem, drodzy Państwo, zostało nam sporo czasu na tę legendarną kawę, o której wielokrotnie już dzisiaj słyszeliśmy. Sesje, jak Państwo widzą w programie, rozpoczną się równolegle o godzinie 12. Zapraszamy Państwa do udziału w nich i życzymy Państwu wspaniałego dnia. Do zobaczenia, mam nadzieję, wieczorem.